5 lutego wspominamy świętą Adelaidę z Wilis, dziewicę. Adelaida urodziła się około 960 roku, prawdopodobnie na zamku w Geldern na zachodzie Niemiec. Pochodziła z książęcego rodu. Jako młoda dziewczyna została powierzona na wychowanie siostrom zakonnym w Kolonii. Tam dała się poznać jako bardzo zdolna i pobożna dziewczyna. Po śmierci jej brata Gottfrieda podczas wojny z Czechami w 977 roku jej rodzice przeznaczyli część majątku na budowę klasztoru dla sióstr zakonnych w Wilis niedaleko Bonn. Adelaide ustanowili tam pierwszą przełożoną. Mimo młodego wieku bardzo dobrze spełniała tą funkcję. Troszczyła się o wykształcenie i rozwój pobożności sióstr. Po pewnym czasie postanowiła wprowadzić do wspólnoty regułę świętego Benedykta. Gdy Adelaida miała około 40 lat, zmarła jej rodzona siostra, która była przełożoną w klasztorze benedyktynek w Kolonii. Wtedy z wielką roztropnością i mądrością objęła zarządzanie oboma klasztorami. Prowadziła szeroką działalność charytatywną. Adelaida zmarła w Kolonii 5 lutego 1015 roku w wieku około 55 lat. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Adelaidę dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.